Cześć, tu Termobajka. Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. W dzisiejszym filmie przygotuję dla Was babkę marmurkową. Zapraszam! Moi drodzy, babka marmurkowa to niesamowicie pyszne i puszyste ciasto, a do jego przygotowania potrzebujemy masło, cukier, cukier waniliowy, szczypta soli, jajka, mąka, mleko, proszek do pieczenia, mąkę, cukier i kakao. Przepis znajdziecie na platformie Cookidoo, ja już go sobie ustawiłam w moim tygodniu i rozpoczynamy gotowanie. Na początek rozgrzewamy piekarnik, program góra-dół, 180 stopni i smarujemy blaszkę masłem, najlepiej blaszkę z kominem i posypujemy ją mąką. Odstawiamy na bok, a do naczynia dodajemy teraz 300 g masła. Najważniejsze, żeby masło było miękkie. ...250 g cukru. Szczypta soli. Łyżeczka cukru waniliowego, wykonanego w termomiksie. 5 jajek. 370 g mąki pszennej. Jedna czubata łyżka proszku do pieczenia. 40 g mleka. Zamykamy pokrywę. I miksujemy teraz 40 sekund, obroty, pozycja 5. Otwieramy naczynie miksujące. W razie czego ciasto mieszamy kopystką. Teraz połowę ciasta przekładamy do naszej formy na babkę. Białą masę mamy gotową i teraz dodajemy do ciasta białego, do drugiej połowy, kakao, 30 g. 30 g cukru i 30 g mleka. Zamykamy. Miksujemy 5 sekund, obroty, pozycja 5. Składniki zgarniamy na dno naczynia miksującego. Wkładamy ponownie. Zamykamy. I jeszcze raz miksujemy 5 sekund, obroty, pozycja 5. Masę kakaową teraz wykładamy na masę białą, tworząc drugą warstwę.
Dla uzyskania efektu marmurku mieszamy obie warstwy widelcem. Umieszczę teraz sensor w naszym cieście. Uchwyt sensora już włożyłam wcześniej. Ważne, żeby sensor wszedł do ciasta, nie dotykając dna blaszki. Wysyłamy przepis do czujnika. I pieczemy teraz babkę, tak jak wspominałam, w 180 stopniach, program góra-dół, aż sensor poinformuje nas, że babka jest gotowa. Moi drodzy, po upieczeniu babkę zostawiamy na 15 minut w formie, a później wykładamy na talerz i zostawiamy do pełnego ostygnięcia. Moi drodzy, babkę marmurkową możemy posypać cukrem pudrem, albo polać lukrem, czy też polewą czekoladową. Ja posypię cukrem pudrem. Zobaczmy teraz, jak wygląda w środku. Przekroję dla Was. Babka marmurkowa to świetny pomysł na ciasto do niedzielnej kawki bądź na wielkanocny stół. Zachęcam Was do wypróbowania przepisu, który znajdziecie w opisie tego filmu. Moi drodzy, jeżeli podobał Wam się filmik, to zostawcie komentarz, łapkę w górę. A jeśli chcielibyście przygotować taką babkę razem ze mną, to zaproście mnie do swojej kuchni. Dzisiaj Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia!